Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku z City Skylines. A słuchajcie, coś się buduje dużego. Coś się dużego buduje. Co tu się wybudowało w ogóle? Co to jest? Jakiś handel, tak? No bo tak, bo oni tutaj widzę chcą handel. Słuchajcie, jestem po reinstalacji systemu i dlatego gdzieś mi tam wyskakują jeszcze samouczki. Nie wiem dlaczego gra tego nie wykrywa, że nie potrzeba. Halo. No, Jezu. Dołoponujcie się z tymi samouczkami. Pomyślałem zrobić sobie coś takiego. Dotąd. Okej. I tak. Tutaj dalibyśmy... Paduwa z tymi... Tu. I tu byśmy dali handel. A tu byśmy dali bleki. Bleki. Dobra. Jak wymagany cmentarz? Tu sobie cmentarza nie mam? Jakieś tam chyba mam. Czekajcie, mam czy nie mam? Nie, bo ja chyba przynosiłem cmentarz. Nie, no przecież jest cmentarz. Co mnie oszukują? Wykorzystanie cmentarza 12%. No halo. Funkcje normalnie, nie? Funkcje normalnie, jak najbardziej. Znaczy, jego tam trzeba będzie też przenieść, ale... No. Słuchajcie, dzisiaj tak... Jezu, co z tymi nowymi budynkami? Dobrze, wiem. Da się w ogóle gdzieś to wyłączyć? Bo już te samouczki to jest jakaś porażka w tej grze. Pokazy wiadomości samouczka, no yeah. Dobra. Przystanek autobusowy tutaj. Zniknął mi. I to sobie to naprawić. To było to. Bus station. Okej. Sak. Cyk. Dobra. To mamy podłączone. Jak tutaj? Czy one już tu wjeżdżają? Tak, one już tu wjeżdżają. Jeszcze jedno bym chciał zrobić gdzieś tu, w tych rejonach, w tej strefie gdzieś. Gdzieś. Myślałem, żeby to gdzieś tu, tutaj ogarnąć. Koło policji. Tu jest fajna miejscówka. Więc wyemigrowaliby troszeczkę. Nie wiem jeszcze jak bardzo ich tutaj wyemigrować, ale wyemigrujemy. A może tyle, bo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze drogę jakąś, która tutaj mogła zjeżdżać. Brakuje mi tutaj dróg, słuchajcie, takiej typowej drogi dla... Tylko dla autobusu, wiecie? Taki typowy bus pass. Ja z nim jest modu, nie? Ale kurde, boję się, że znowu się wykrzaczy, znowu się wysypie. Tak jak kiedyś miałem. I trochę mnie to demotywuje. Ja bym chciał, żeby tak, one tutaj wjeżdżały, czyli tutaj od tego... Dwa paski. Dobra. I tu by sobie wyjeżdżały. Jakoś tak. Okej. Perfekto. Dobra, no i tu rzecz jasna mogę. Mogę im się zgodzić na coś takiego. I teraz tak. Gdzie to jest najbliższy przystanek po tej stronie? Przeciągnij, aby dodać przystanek. Czekajcie, jak one będą wyjeżdżać? Tutaj, nie? Stąd sobie dużo tu wyjeżdża. Dobrze jest. Nie, nie jest dobrze. Czyli... Tak, musimy odwrócić, dobrze myślę? No. Dokładnie. Tam będzie sobie tu zjeść. Aha, tutaj nie możemy do drzew, bo to z drzewami będzie tak trochę... to wyglądać. A, bo tu jest ten jeszcze, dobra. Walniemy mu to z anarchią. Dobra, tylko w tym kierunku. Dobrze, 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 dobrze. No i stąd by można było jeszcze pociągnąć jedną linię autobusową. Bo ona i tak jedzie jechać tutaj, nie? Tak, ona jedzie tutaj. Dobra, puścimy ją tu teraz. Tu. Tu. W sumie tak, tu byśmy skręcili, żebyśmy tu sobie mogli wyjechać. Puścimy tędy. Tu. Tu. Koło cmentarza? Niekoniecznie. Możemy puścić tu. Przychodnie, tak, bo tutaj są, jest ich dużo. Tu możemy też, żeby się zatrzymywał. Przyjechał sobie tu. I on może jechać w zasadzie tędy, no jasne, że tak. Może tu wysiadać już kilka osób. Na tym przystanku jak najbardziej. Zjeżdżamy sobie tu. Po przeciwnej stronie również przystanek. Pyc. Czy chcemy, żeby on tu znowu zajechał? Z powrotem? Teoretycznie by mógł. Dobra. Po drugie sobie może... Nie, sobie tu nie potrzeba nam przystanku, bo będziemy i tak tutaj być. Więc, dobra. I tą linię, czwóreczkę zaznaczmy sobie na taki, nie wiem, żółty kolor, o. No i dobra jest. Myślę, że będą sobie dawać radę. A sobie to fajne centrum nam się zrobiło. Czyli mamy tutaj dwie linie autobusowe, tak? Tak, niebieska i żółta. Autobusy żółte, one powinny dopiero wyruszyć w drogę. Tak, już wyruszyły. Ale on już... A, no już się zatrzymuje tu na przystanku. Bardzo dobrze, jeden pasażer. Nice. O kurde, ale tu się fajcuje. Właśnie, myślałem nad wybudowaniem jakiejś lepszej straży pożarnej. Tylko tak, pytanie, czy mnie na tą lepszą straż pożarną w ogóle stać? Zacznijmy od tego. Myślałem, no co jest, miałoby nie być samouczków. Nie, nie stać mnie jeszcze. 75 tysięcy, no to w zasadzie raptem niedługo. Pomyślałem nad tą strażą pożarną, wiecie? Szkoda, że ona mi się tu nie zmieści, kurde. Ale możemy ją dać tutaj. No. Tak będzie, tak będzie. Oj, widzę, mieszkańcy się tutaj chcą pojawić. Tutaj, nie, tutaj na razie nie tenteguję, bo tutaj będę chciał później ten... kolej jakoś puścić. Ja nie wiem, jak to zrobię, żeby to było dobrze, ale zrobię, na pewno to zrobię. Na pewno mi się to uda. A co to tak jakoś takie... What the hell? Nawet nie pytam. Dlaczego tak? Możemy to zrobić właśnie w ten sposób. Możemy? No, możemy. O, serio? O, really? Dobra, tu tak, tu będzie sobie aleja szła później, to ją tam podłączymy, nie? Jakoś tak bym to rozmyślił. Okej. Tak, możemy dać w sumie taki... Tak i tak. Ha! Zarąbiście. Woda. Przede wszystkim woda, słuchajcie. Okej. Tutaj sobie wodę pociągniemy stąd. Okidoki. Ten kawałek tutaj spokojnie możemy zabudować blokami. A co tam? Tutaj też. W końcu takie ścisłe centrum nam się robi. Na obrzeżach w sumie, ale to nic. Tu też kiedyś przekształcimy, a tutaj będą domy. Domy dla bogaczy. Dobra, czyli to wyłączam. Możemy trochę przyspieszyć czas, to tutaj nam się tutaj ładnie wybudują. To ogólnie jakiś park albo coś, właśnie jak chcemy ze szkołami. To mamy pierw kliniki, jak to z klinikami? Kliniki, ok, easy. Ten pożary właśnie trzeba będzie postawić tą większą. To daje radę. Edukację, oj prądu, co jest z prądem? Wow! Co to się podziało? Pewnie pożar. Jaj, karamba. Ale straże już są, straże już działają. Także tutaj prądy zaraz powinny wrócić do normy. Jeszcze jedna elektrownia się pali. Dobra, wróciła. Prawie do normy. I prądy już wróciły do normy. Dobra. No i właśnie, dlatego mówię, że trzeba zainwestować w tą lepszą straż, bo... Tak to lipa straszna. Woda? Woda już też powinna zaraz wrócić do normy. Halo? Woda! Dobra, woda też wróciła do normy. Nice. Przegląd szkół robiłem, tak? Szkoła podstawowa. Pojemność 200, uprawnionych 800. No pasuje jakoś postawić szkołę podstawową. Ajajaj. Uniwerek. To jest szkoła podstawowa, ale ja bym chciał coś takiego. 80 mało. 640. No, na przykład. Ewentualnie tą i ona chyba jest bardzo OP, 4500. Szkoła średnia. Na szkołę średnią też by pasowało. Też Rusjan. Też szkoła średnia. Hmm. 640. Myślę, że na sam początek. Gdzie ją dać? Ojojoj, tutaj się wyprowadziło trochę ludzi. Może tu byśmy dali szkołę teraz, co? Dobra, łączność w ogóle. Dajmy tutaj. Tak na styk. Będzie, przyda się jeszcze jedna niebawem. Ale zawsze to już coś lepszego. A tu myślałem, żeby pomyśleć o tej... Szkole średniej 1000... No, akurat taka sama nazwa była ta szkoła. I tutaj będziemy sobie zaraz zrobić ten kawałek placu. Dobra, mamy kolejną szkołę. Oczywiście te place tutaj będę chciał im, no, ogarnąć poniekąd. To jest jeszcze publiczna biblioteka i myślę, że tą bibliotekę byśmy tutaj mogli dać jako taki ten kampus jakby, takiej szkoły średniej. Tak też zrobimy to. Tutaj, no niech sobie na... to w sumie jest całkiem spoko miejscówka. No. Dobra, to teraz tak. Drzewka. To mogę być po prostej drogę puścić tutaj. To bez takich teraz, bez takich mi tutaj. Więc dobra. Ło, małe miasto. Kto by się spodziewał? Dobra, tutaj bym też zamienił na te w takim wypadku, żeby to były droga z drzewami. Dobra. Teraz tak, czy ja mogę? A no, mogę sobie tą drogę zrobić. Ja bym ją chciał tak pod skosem puścić. O, dokładnie. Jeszcze kawałeczek, jep. Po to, żeby tutaj dać... O, żeż ty, gadzie jeden. Muszę ją trochę bliżej dać, tą drogę w takim wypadku. Dobra. No, tu chcę dać tą szkołę, czy ten, no. Tą bibliotekę tę jakby. Dobra. Teraz tak. Okej. Pasowałoby mi... Szkoda, że to nie jest ten. Ale w sumie czekajcie, bo ja mam chyba tutaj taką drogę właściwie, która jest właściwie niewidoczna. Ha, ha, ha. No jasne. Ale to mi chyba i tak nic nie daje, bo ja na tej drodze nie mogę zbudować chodniczka, nie? Chyba że ja włączył anarchię i następnie dał chodnik. Da się zrobić. Okej. To byśmy zrobili tak. To by się przybetonowało. Nie. Szkoda, że to jest takie oporne to betonowanie. Nie jest to takie, wiecie, idealne. Tylko jest takie... Nie, nie do końca mi się to podoba. No bo nie wiem za bardzo jak to zrobić, żeby tutaj... Znaczy, nie było takich uszczerbków, nie? Wiecie o co chodzi. Można by ewentualnie wybetonować ten cały kawałek, nie? Tutaj. Co nie można by spróbujmy tak też zrobić. Mam jeszcze pomysł jeden. Żeby to jakoś zagospodarować, nie? Wiecie o co chodzi. Bo tutaj najgorsze jest teraz tu. najciekawszy. To. Chyba, żebym dał jeszcze raz tą drogę. Kuźwa, przydałoby się światła, ja pierdzielę, nic tu nie widzę. No tu mamy tą drogę, ale... Teraz to i tak mi nic z tego, bo... Teoretycznie nie mogę tego... Mogę to zabetonować, jak coś. Ale ja bym właśnie nie chciał tego betonować, bo... To się wiecie, jak to się betonuje, nie? Tak trochę słabało. Ścieżka parkowa. Chyba, że coś takiego. A mogę tak zrobić ten? O, widzisz, zarąbiście. Ups. Nie, tak. Chyba, że... Czekaj, żeby nie było takiego... Czy mógłbym to jakoś tutaj wygiąć? O, jest, dokładnie. Żeby to wychodziło sobie tu. No. No. Si. A to mogę wtedy usunąć ten beton tutaj stąd? No mogę. Zarąbiście. Bardzo mnie to cieszy. To byśmy sobie normalny, elegancki chodnik. No, jest. O to chodziło. Jest. Dobrze. Tutaj pasowały jakieś ławeczki, park, taki, czy park, taki. Ni to park, ni to wiecie, nie? Pasowałoby to ogrodzić jeszcze jakoś sensownie. Myślę, że ogrodzenie zoo to by idealnie pasowało. Co się stanie, jak położę? Będzie działać też, nie? Właśnie to najgorzej, jak się wjedzie na budynek, to sobie później złapać to, co się chce. To jest problem. Oje. Ale jakbyśmy tu dali tu. Aha, a to byśmy dali tu. A może tak, żeby to w drzewa nie wjeżdżało. No. Byłoby git majonez. I to bym zrobił im jakieś takie, wiecie... Takie kurcze, nie wiem, no co by tam może było, no jakieś ławki na przykład, nie? Nie wiem, dodatkowo tam jakąś altankę czy coś, no jest multum tutaj takich rzeczy, nie wiem, w szkole się nie może dać jakieś takie, karuzele, myślę, że nie jedno dziecko w szkole się nie by się chciało pokręcić na karuzeli. Ale od tego mam coś takiego. Prop. Jest. Co my możemy tu dać do tego, żeby tu... Takie haszczoczki można by tu było wstawić. A w sumie to jest... To teraz tutaj, słuchajcie, jest... Tutaj teraz jest normalnie opcja na mega długie dubanko. Upiększanko. Ale wy takich rzeczy nie lubicie, jak ja robię to na odcinku. więc mógłbym to zrobić poza odcinkiem, ewentualnie na streamie. W sumie czemu by nie, nie? Choinkę, o jak będzie... nie, to nie będzie zimy. To też te kamyczki jakieś rozbite. Większe kamyczki. Żywopłot, o je, nie? Żywopłot byłby tu dobry. Nie? Można by go tutaj dać rypnąć. W sumie całkiem spoko. Żyło pod zyski. Fontanna taka, no coś tutaj może by takiego pomyśleć właśnie, że można by dać ten, jakiś billboard na przykład, nie? Żeby ożywić to miejsce. Nie, dobra, billboarda nie będziemy podawać, bez przesady. Ale jest tego... cała kurka masa. Dużo znaczy... Duży tłum ludzi, o, nice. Powiedzmy... tu? Czy ja mogę takie... nie, później nie mogę tego skasować. Ale niech się tam gromadzą w sumie, czemu by nie? Będziemy widzieć, czy się będą gromadzić, słuchajcie. Hydrant, no jasne, że hydrant pasuje. Nawet dwa damy. Grilla to raczej nie. Jakieś drzewa bym tam dał, albo coś. No, jakie fajne kamienie, Grill, no nie, no to jasne, że tak. Jakiś paszowóz, to musi być dla studentów, znaczy dla uczniów. Koło ratunkowe. Nikt tu się nie gromadzi na razie. To takie nie pasują mi do końca. Kontener pocztowy nawet mogę mieć. O, leżaczki zarobię sobie. Chciałbym jakby były te leżaczki, nie? Przy szkole. Zarąbiste by to było. Ja takich udogodnień nie miałem, ale myślę, że nie jeden uczeń by nie pogardził czymś takim. Nie? Fajnie byłoby, jakby w szkołach były takie rzeczy. Zarąbiste. Ja bym chciał. Znaczy ja już nie chodzę do szkoły, więc mi tam dał rybka, ale gdybym chodził, to... ja bym chciał. Dobra, tu pasowały już jakieś też właśnie światła, ale taką latarnię, nie wiem czy... nie, to jest taka... zrobimy tak tu, tyk, tyk. Pyk. Na oko oczywiście odstępy, ale myślę, że i tak będzie spoko. Jakieś ławeczki tutaj. No nie wiem, właśnie nie mam pomysłu jeszcze co tutaj na środek zrobić. Coś bym tam zrobił. Takie haszczoczki mogę dać tu, żeby jakoś tak w miarę przyjemnie dla oka było. Nie, całkiem spoko. Co to jest? Let's quit. Lul. Nie pogada. Wow. Co to jest? Aha, kolumna ze światłem. Strasznie dużo tego jest. Tak naprawdę... żeby tu coś wybrać, to dobre kilka godzin siedzenia tak naprawdę. Nawet kosz na świecie, nawet mogę niemiecki, nie? O, sorry. A, mogę sobie zmieniać flagi, he. A Polszy nie ma. Co to jest? Masz radiowy. Jakiś taki mały. Ale jego można utegować na ten. Na szkole na przykład. Nie, dajmy sobie na szkołę. Masz radiowy, nie? Niech będzie. Niech zarabia szkoła przez to. Nawet, kurde, patrzcie, nawet jakieś przemówienie możemy zrobić. Okej, to są te podpory. What? Ale trawsko. Ładne. A dam sobie trawy. To ładnie wygląda, więc ją dam. Parę sztuk nie zaszkodzi. Ładnie wygląda. Może jakieś haszczoki tam jeszcze dodam, czy coś. Zobaczymy ta fontanna, żeby dać tutaj jakąś fontannę na sam środek, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Także może wy mi doradzicie. Okej, to są reflektory. O, takie fajne światła. O, są te lampy. Od tej polecimy jeszcze kilka. Cyk, dwie co najmniej, dobra. A te jak się zapalą? One w ogóle będą świecić? Świecą. Fajnie świecą. Nice. No, fajnie. O, jak już. Patgras. Jak Pat Games u mnie na tym na Discordzie. Co to jest? Pedalboard. Jelon wie. Piaskownicy to raczej nie. Platforma dachowa. Jasny gwint. Patrz, nawet jakieś. Nawet obrosięte krzoki mogę sobie wziąć. Ja cię. Ile tego tu jest? Normalnie od zarąbania. Weź to się, człowieku, zdecyduj to. Co tu postawić? O! To i wiem, czy tu postawię. Piękne, podoba mi się. Aha. To jak wpisk szyję, musi tu stać. Nice. A co ty mówisz? Mam jeszcze takie coś? Ja. A, czyli takie jakby fronty, czy coś, to jak to tam zwał, jak zwał. Dobra, spoko. Kamienie, to są kolejowe rzeczy. Spoko. Nawet takie kolejowe rzeczy. Nie pogada. Czyli tu jest wszystko teraz. Ja mam tak wszystko dodane, że naprawdę co chcę, to mam. Także naprawdę jest mi się... Ty, to jest fajne na ten. To jest chyba taki... No właśnie, no ten... No, znaczy to do parku, nie? Ale... O, to jest ze szkoła, nie? Montessori School. Fajnie, lubię takie znaczniki, co się mi podobają. No dobra, nie pogada, ale to... Będę upiększał, słuchajcie, w następnym odcinku, na live, bo wy będziecie narzekać, że cały czas siedzę i grzebię sobie w drzewkach i tak dalej, a nie rozbudowuję miasta. Bo już żeście nieraz płakali o to. Tutaj zasadzę jeszcze parę drzew. Da, będzie... Nie płacz. Miasto musi ładnie wyglądać. O, to fajnie wygląda, kurde. Fajnie się to rozbudowali, strasznie mi się podoba. Dodamy tutaj parę drzew. Fajnie, fajnie. Nie. Fajnie, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Tu też mogę dać parę drzewek, a co tam? Tutaj przecież niekoniecznie muszę ten dawać, żeby... żeby tutaj coś ten... było ogrodzone czy coś, nie? Przecież wcale nie musi być tak. No, ale ty kurde, no powoli mi się to zaczyna podobać. Zarobiście. Jestem siebie dumny. A i z tej dumy, słuchajcie, jeszcze na samo zakończenie tutaj, żeby nie zapomnieć na następny raz. To straż pożarna. Więc, dobra. I teraz ryzyko powinno spaść. I to sporo. I spadło sporo. Z 53 na 29%. To się nazywa. Dobrze. No, jest nice, jest nice. Także jak tu się zapali, to myślę, że dołoponują. No dobrze, słuchajcie, to co? Widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak troszeczkę szkolnictwo, troszeczkę straży pożarnej. Kolejna szkoła, autobusy, także powoli, powoli sobie dłubiemy, że tak powiem. Ale to mi się podoba tutaj, podoba mi się. Jest przyjemnie. Nie wiem, dajcie znać, co tutaj na środek byście dali. Jakie jest wasze zdanie? Dead body. No, liczę na waszą inwencję twórczą. A tymczasem do następnego razu, trzymajcie się, na razie, no i hej, hej!